przez powietrzu, wypaść do przodu, być podana, żeby gospodarza takiego popełnili i będziemy mieli możliwość obserwowania pierwszej formacji wynagrodzonego. To 8 zawodników, 3 linia, pierwsza linia, to jest lewy filar, po środku wynasz i prawy filar, najczęściej są numery 1, 2, 3, druga linia, numery 4, 5 i trzecia, 6, 7, 8, ale to numery, które są przepisane w protokole. Drużyna, która nie popełniła błędu, w tym wypadku ruch wykrytałysty, będzie rzucał filtrem do środka tego wyna, czyli wczoraj korytarza, tylko musi być rzucana wczoraj korytarza, zagrzebana, przesunięta nogą wynarza zawodnika, który jest po środku pierwszej linii w kierunku swoich zawodników z tyłu. Jak Państwo widzicie, obie drużyny muszą stać za nogami wyna. Obrońcy tam patrzy linia przejścia, która jest po 5 metrów od linii wynagrodzonego i próbujemy zdobyć pierwsze punkty. Natomiast piłkę można kopać, można piłkę kopać w każdym kierunku, ale również podawać nawet nogą do przodu nie można. Generalnie można powiedzieć, że to linia piłki, jeśli drużyna w obronie, ta, która nie atakuje, przekroczy linię piłki i weźmie udział, że jest najczęściej informacja wyna, ten zawodnik najczęściej wynasz, rzuca piłkę w środek korytarza, piłka musi być w środek korytarza, gdziekolwiek odstrzelenie w jednym jest błędne. Jest to bardzo efektowne zadanie, kiedy ręce podnoszenie wysoko do góry. Zatrzymanie przeciwnika, który posiada piłkę, jest nazwana szarża. Wróg by wolno zatrzymać. Każdy atak na przeciwnika. W tej chwili bardzo ładne dwie szarże po kolei zawodników gospodarzy. Ta formacja, już wydawałoby się, że to wszystko chciał, nazywa się rakiem, czyli jeżeli zawodnik nie przez piłkę położył, to próbują się przepisać, jeżeli jest to formacja raka. Jeśli to była po prostu, to ta formacja nazywałaby się mole. Ponownie linia spalonego, czyli w tej formacji raka, wszyscy zawodnicy drużyny drużyny z Białegostoku zgłosił taką próbę okopu na bramkę. Jest to kolejny sposób odwołania punktów. Miejsce w Białegostoku daje przewidzenie. Piłka już tam jest. Wszyscy zawodnicy już kopiący muszą być za piłką. Nie wolno im wybiegać. Sędzia uznaje, że piłka przeleciała na poprzeczkę. Nie działać aż tak detalnie, bo to nie jest w tej chwili widzimy sytuację, kiedy gospodarze rozpoczynają po punktach kopał ze środka, piłka musi przelecieć, jeżeli nie przeleci, a drużyna przeciwna wejdzie w jej posiadanie, to ma prawo kontynuować grę. To gościu właśnie czyni. Obrona.
Jeszcze jeden bardzo ważny przepis. Głowa w ruchu jest bardzo chroniona. Każdy atak na głowę jest natychmiast karany przez sędziego. I właśnie tego się sędzia dopatrzył. Jest to tak jak pokazane ruch ręki na szyję. Jest to atak za głowę. Ostatnie powtórzenia. Taka sytuacja może się skończyć żółtą kartką. W ruchu żółta kartka to jest 10 minut. Jednego zawodnika mniej. A nawet w sytuacji ekstremalnej i czerwoną kartkę. Bardzo dobry. Out nie może być rozgrywany zostały ustawione. Zmowany jest pole autowy, czyli możliwość przyjęcia drużyny przeciwnej na pole punktowe. Pierwsze przewinienie podania do przodu drużynie gospodarzy, drugie drużynie. Zawodnik, który prowadza dziewiątym, to jest łącznik Mina. Każda pozycja drugi. Pierwszy linii, to lewy wilar. Lewy wilar, lewy zbierasz, drugi zbierasz. Lewy rybacz, prawy rybacz. Ten gest sędziego oznacza, że taki ruch sędziego oznacza, że zawodnik się na koszulce po upadku zbiegło na ziemi, cały czas ją trzymał, co uniemożliwia gry przeciwnikowi. Teraz była pierwsza szansa za nogi, przewrócony. To jest ruchy podstawowe element nieobronne. Cały czas bardzo dobra gra w obronie. Inni nie pozwalają przeciwnikowi zbliżyć się z piłką na pole punktowe. Jaki wynik? 8-8. Za jeden rzut już 3 bramki? To jest cały czas blisko pola punktowego, ale doskonały odbiór piłki przez gospodarzy i w tej chwili Unia jest w jej posiadaniu. Ale bramkarza nie ma nikogo, nie. Popularnie w Anglii mówię, poligaństwo jest bardzo dżentelmenów. Gra twarda, ale gra bardzo fair, określona charakterystycznymi przepisami, które chronią zdrowie zawodnika. Wbrew pozorom, że to może jest to gra pełni kontaktowa, to jednak jest to gra bezpieczna. Proszę, kontrola jest rozwiązana, zawodnicy podali sobie rękę i gramy dalej. Tym razem drużyna miejscowo próbowała wykopać piłkę i udało jej się 41-22, rozpoczynając swoje eliminacje mistrzostw Europy, to jest spory sukces.
Jest to dyscyplina olimpijska, w odmianie siedmiosobowej grają także kobiety. Reprezentacja Polski w szatach jest bardzo wysoko notowana. Jest reprezentacja Polski, która posiada najwyższe miejsce w rankingu. Ojej! Ten gest sędziego oznacza, że zawodnik, który wykonał szarżę, czyli przewrócił przeciwnika na ziemię, musi go natychmiast puścić. Ten gest jest to znak, że zawodnik w obronie uzyska 3 punkty. Ale świetna opieka medyczna! Ale właśnie 18 już tak się startuje za to. A zobaczysz. I to jest skuteczny drużyna gospodarzy. Ponowne rozpoczęcie ze środka gry i piłka musi przelecieć, gdzie się próbuje, powiedziałem. Ponownie jest do przodu, ale jest rzut karny. Dlaczego jest rzut karny? Dlatego, że zawodnik drużyny gospodarzy popełnił błąd do przodu, a jego kolega znajdujący się nie wolno. Dlatego sędzia podjął rzut karny dla drużyny w Białymstoku. Rzut karny to jest gest sędziego wyprostowaną ręką wskazującą drużynę, która będzie ten rzut karny wykonywać. Przyjęcie do większości drużyny połowy, które pokazują się kierunek. Wytłumaczy. Jest korzyść ręka w boksie, tylko znaczące, że widział przewinienie, bo to atak na głowę. W związku z powyższym drużyna tego stopu może grać, bo jest to wzywa zawodnika, który ten błąd popełnił. I tak jak powiedziałem, zawodnik za atak na głowę, a głowa grupy, podkreślam jeszcze raz, jest bardzo chroniona. Otrzymuje żółtą kartkę i gospodarze przez 10 minut będą grali jednego zawodnika. Różnica między jednym atakiem a głową drugim, bo mieliśmy dwa razy taką sytuację. Tym razem był to zdecydowanie bardziej agresywny atak na głowę z celowym zamierzonym ruchem na szyję, i dlatego sędzia zdecydował się ukarać zawodnika żółtą kartką. Drużyna gości zgłasza próbę kopu na bramkę. I jeszcze po raz kolejny przypomnę, piłka w dowolnej wysokości nad poprzeczką, a między żółtkami to 3 punkty. Widzicie Państwo, wszyscy zawodnicy drużyny, która kopie, muszą stać za piłką. Sędzia uznał, że piłka nie kopnął. Piłka musi przelecieć poza kolejnych 20 metrów. Wybrał długi, zalitający kop. A myślisz, by było, to i zero by nie było. Było to tak zwane przywiedzenie obronne, czyli piłkę prowadziła drużyna przeciwna, czyli Unia Brześcia Lesko, a drużyna tego stopiła, przyklepnęła na polu punktowym grup, bo nie ma punktu samobójczy, przyklepnęła i w związku z tym wykopuje, wygonuje 22 metry. I takie rozwiązanie też jest bardzo dobre. Zawodnik Białegostoku wykorzystał złe ustawienie gospodarzy i zagrał szybko i sprytnie. Tym razem piłka wypadła do przodu białą koszulką, w związku z tym nim będzie dla drużyny Unii Brześcia Lesko. Jaśnik! Bezel! Ha, ha.
А, то пани репортер, пани, пани Гавриленко, вы были? А я Мипка. Давай. Кто нам дает на время? Я не знаю, что вы. Czekam za plecy obrońców na pole. Drogi! Dograł! Gdyby udało się zawodnikowi w czerwonej koszulce przyklepnąć do piłkę na polu punktowym, zdobył 6 punktów. Ruch do Luna jest tak skonstruowany, że piłka może wygrać nie tylko drużyna rzucająca, ale także drużyna przeciwna, a jeśli będzie silniejsza, jeśli będzie mocniejsza, to ta piłka może wygrać. Na tego stopu ratuje się kotem broni, czyli jak na... Słychać sędziego, sędzia powiedział, że było od nogi, nie ma podania do przodu. Dopiero teraz w kontakcie, czyli przy szarży, kilka wypada do przodu i będziemy nadużyli tego stopu. Sędzia ma prawo zatrzymywać czas, jeżeli nastąpi kontuzja lub inna uzasadniona przerwa w meczu. Zatrzymanie przed właśnie szarze. I cały czas drużyna w obronie, czyli czerwone koszulki muszą być za nogami własnego ostatniego zawodnika, do razu może przegrupowano i braku. Jest ponownie rajs sędziego, to znaczy, że piłka była trzymana na ziemi, a tym razem drużyna prawego stopu rozpoczęła karnego szybko, czyli nie musiała kopać na oko, bo ma możliwość. Sędzia przesunął ten karn na 10 metrów, ponieważ przepis mówi wyraźnie, że drużyna, która popełniła przewinienie, drużyna w obronie, musi zajmować się 10 metrów od miejsca rozpoczęcia rzutu karnego. Jeśli tego nie uczyni, wykona ruch do zawodnika z piłką. Tak jak w tym wypadku sędzia przesuwa rzut karny o 10 metrów. Wyjścia teraz pola wygrała wrzut przeciwnika, co jest trudnym zadaniem. Rzut karny za grę ręką na ziemi. Czyli zawodnicy, kiedy piłka leży na ziemi, zawodnicy przepychają, nie wolno jej przesuwać ręką w kierunku własnego polu. Trzeba nią przejść i dopiero odzyskać w ten sposób. Białystok ponownie rozpoczął karnego szczytu, bez konieczności nogą, to jest bardzo blisko pola punktowego. Tak, nie wolno. Ponownie bardzo dobre odzyskanie piłki przed drużyną gospodarzy. Była bardzo dziwna sytuacja obronna, bo było bardzo blisko pola. Znakomity wykop piłki obronnej, dużego boiska.
przewodnik z Białegostoku ma prawo szybko wypuścić do autu. Ale nie zdąży w momencie do przeciwnicy. Może za tylko podejście ze spodziewanym topiącym. Wszyscy ci, którzy byli wcześniej, muszą stać i czekać, aż zawodnik wypukę domną, a nie pozwolę, żeby pana Ale go trzymać. To my wszyscy tutaj grają. Pierwszy błąd podaje do przodu założony z Białegostoku, jak mówi sędzia. Cała ceremonia przygotowania do wynalizowanego, też oparto duże siły, zawodnicy muszą prawidłowo się związać, żeby nie odbyć kontuzji, i dopiero można prowadzić ten do wyjścia. Zawodnik gospodarzy ratował się do topu obrony. Ponownie chyba drugi aut wygrany przez zawodników Unii, a wrzut był piłki wyżej tego stopu. Było bardzo ambitna gra w obronie, ale bardzo blisko pola punktowego zawodnicy Białegostoku. Ты Рома сейчас крайне палец? No i widzimy pierwsze zdobyte punkty przyłożenia. Zawodnik w koszulce. Bardzo skuteczna szarża zawodnika Ludni Grześka Despol. Zawodnik tylko tutaj kopnąć, został zaszarżowany. Zawodnik, który miał złotą kartkę z Grześcia Despolu, już wrócił na boisko, się kara się skończyła. Bardzo ładna akcja zawodnika numer 9, który oszukał obronę przeciwników i zdobywa przyłożenie, czyli wyrównuje stan meczu na 8-8.
Nowy wykop obronny drużyny gospodarzy, bardzo skuteczny. Piłka nie doleciała do bramki, w związku z powyższym punktów nie ma. Zawodnik gości przyklepnął piłkę na polu punktowym, tak zwane przełożenie obronne, i jest wykop z 22 metrów. Drużyna piłka z tego topu musi przejść minut 22 metrów. Zawodnik próbował bardzo sprytnie ją rozegrać, ale nie zauważył linii, dopiero teraz kopnął bardzo daleko, obronnie. Drugie przełożenie po bardzo ładnej, rozwiniętej ręką, kiedy zawodnicy wykonali kilka punktów karnych. Ale już jeszcze czwarty zdobycie punktów, więc mam nadzieję, że dzisiaj nie będziemy oglądali, to jest tak zwane każde przełożenie. Czyli jeżeli sędzia uzna, że zawodnik zdobył punkty, a nie zdobył ich na skutek faulu, gdyby nie zgodnie przepisami, to uznaje te punkty, pomimo że piłka nie została bezpośrednio położona na polu punktowym. Ale to musi nastąpić skutek faulu, dlatego mam nadzieję, że dzisiaj to zrobimy z tego. Bardzo ważna akcja Białegostoku, która rozpoczęła dosyć ważny drugą połowę, bardzo jak najszybciej doznanie rezultatu. Ale w kontakcie piłka wypadła do przodu, głos sędziego jednoznacznie, że jest to I teraz znowu widzieliśmy już drugi taki przypadek, kiedy jest podanie do przodu, ale zawodnik stojący przed piłką ją łapie i to jest jedna z sprawa. No on gorzej umieścił się. Co zakryte się? Gospodarzy wybierają top wał. O, Udawałem! Jurek! Kto za nim? Zobaczmy.
Я так... Давай, говорю, ты отключись на пару минут, иначе сейчас будешь постоянно сидеть. Остаешься? Новый знак, чили пилка забезпечена. Давай, забрали мяч! 10 метров от него! Ищите место, друзья, забирайте себя! Пиво чуть-чуть удалить. 10 метров, понимаешь, можно распутать камни. Банана. Она по нас первая. Сидит в часу вам. Нормально, это если это может быть. А понимаешь... Лунья Брześć, Wespa oczywiście będzie grała jednego, mniej. Tym razem bardzo, tym razem ponownie piłka puszcza boisko za linię ukończenia. Олег? Это Олег или нет? Ну, 14 минут тоже. Что там лезет? Фотки нет. Ходи.
kolejna możliwość zdobycia punktów z tak zwanego drobgola. Zawodnik z numerem 10 kopnął piłkę z drobgola, czyli opuścił piłkę na ziemię. W tym momencie okopnął, kiedy przeniesiała nad poprzeczką do wolnej wysokości między siatkami. I zdobyłby kolejne 3 punkty, ale odsunął się. Była to bardzo mądra decyzja i ja w dalszym ciągu zatoczył się na połówce gości. Dobrze pożalać w piętnastki i w trzeciej linii. Czemu nie zanimać? Przytomnie nogą odsuwa niebezpieczeństwo własnego pola. Jeszcze raz. I stwarza w ten sposób, odsuwa zagrożenie z utraty punktów. Przed za koszulkę jest ruch dozwolony. W związku z powyższym to nie było żadnego przewinienia i będzie rzut z autu. Поднимай. Блин, надо было просто чесать и чесать, да? Пацаны, пацаны! Ай-яй-яй-яй-яй! Ну не посередине же! Ама! Каждое приземление мяча 5. Сейчас он прям посередине еще и треснет. Po tym położeniu drużynie Białegostoku przysługuje próba utrudnienia z drugiej strony w obu przypadkach obie żółte. Ponieważ piłka nie przeleciała 10 metrów, drużyna przeciwna w tym wypadku Białystok
ma prawo wyboru. Może powtórzyć kop, a może wziąć na środku boiska z własnym rzutem. I właśnie goście wybierają tą drugą opcję. Córka spotkania, przypominam 15-17, więc myślę, że będziemy oglądali bardzo emocjonujące ostatnie minuty meczu. Będzie na to złe rozwiązanie, my na ponowne związanie dokładne, staranne, ponieważ jest to formacja, która musi być związana bardzo bezpiecznie, żeby zawodnicy nie doznali kontuzji. Поклепание по плечам.